Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na samym początku pragnę Wam podziękować za to, że przy ostatniej audycji okazaliście mi tyle fajnych emocji, tyle wsparcia w komentarzach, a ja mam wyrzuty sumienia, że Państwu nie odpisuję, ale jest to tak, jak Państwu mówiłem, jest często po kilkadziesiąt komentarzy, odpowiem, ktoś zaczyna pisać, wychodzi często ponad 200 komentarzy plus Facebook, forum. Ja się, broń Panie dobry Boże, nie skarżę, tylko chcę, żeby Państwo zrozumieli mnie, dlaczego nie odpisuję. No po prostu mam z tym duży problem, ale jestem Państwu bardzo wdzięczny właśnie z tego względu za te komentarze i też z tego względu, że jak Państwo wiecie, od lat się systematycznie przed Państwem otwieram. Oczywiście nie po to, żeby się wypłakać, ale by pokazać pewne mechanizmy, które przeżyłem. Nie jest to dla mnie miłe, nie jest to dla mnie specjalnie komfortowe mówić o IBS-ie, który no, kojarzy się no, z czym? No, z gównem. No, nie oszukujmy, Szanowni Państwo, się pięknymi słówkami. Czy też mówić o tym, że byłem popychadłem, to wszystko jest dla mnie, chociaż już dużo rzeczy przepracowałem, jest to jednak nadal bolesne i przykre. Zwłaszcza, że gdy otworzę się, to ludzie normalni wezmą sobie to z szacunkiem jako pewną naukę, to im pomoże. Wiem, że ludziom to pomaga, zmieniają swoje pewne nastawienia do życia i to ma wręcz magiczną moc, bo jeśli ktoś coś przeżył i powiedział, jak to przeżył, to człowiek może czerpać z tego jakiś przykład. Natomiast są też ludzie, którzy te moje otwarcie się wykorzystują do tego, żeby tam wbić nóż, jeszcze nim pokręcić. Więc jak Państwo wiedzą, te wszystkie rzeczy z chorobą, z takim, a nie innym dzieciństwem są wykorzystywane do wyszydzania, do wyśmiewania i to jest moja codzienność. To jest coś, co jest wykorzystywane przeciwko mnie codziennie i taki mały przedsmak tego mojego życia, Państwo sobie nie zdają sprawy, jak to wygląda, mogą zobaczyć Państwo na moim Facebooku, Sam Czeruno. Tylko pamiętajcie, bo są dwa Facebooki, Marek Kotoński, a aktywny jestem i funkcjonuję na Facebooku Sam Czeruno. I tam od około 3-4 tygodni mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda moje życie. Ja to jest taki śmiech nerwowy. I mogą sobie Państwo zobaczyć. Ja się nie skarżę, tylko tym bardziej doceniam to. Im bardziej jestem od sraluchów, od srajców, tak, od sraczkomenów, już takie cuda są wymyślane. Czy są wyciągane z Gazety Wyborczej, gdzie byłem na forum dla ludzi chorych na jelita i są wyciągane rzeczy, że sam o tym mówiłem, z satysfakcją są wklejane, zwłaszcza przez pana z kanału Janusz Sekuła. On z rozkoszą jakby pasjonuje się, wklejając te urywki, gdzie opisuje chorobę, na forum, gdzie ludzie opisują choroby jelit, no bo do tego służy forum o chorobach jelit. Dlatego Państwu dziękuję za taką postawę szlachetną, bo im bardziej widzę postawę ludzi podłych i małych, tym bardziej doceniam postawę ludzi, którzy są mili w komentarzach i no, rozumieją, że jest to dla mnie sytuacja bardzo no, nieprzyjemna, ale no, są rzeczy, które trzeba zrobić. Jeśli trzeba zrezygnować z tego poczucia, że oto jestem kimś, no to trzeba się wystawić na bycie sraluchem i popychadłem po to, żeby pomóc ludziom, którzy w takiej sytuacji jak ja byli. To trzeba po prostu poświęcić siebie. Ja to zrobiłem i Państwo to doceniają i za to właśnie dziękuję, bo właśnie w takich zachowaniach można zauważyć wielkość i małość różnych ludzi. Dlatego ludzie z empatią, a nawet niektórzy ludzie bez empatii, ale no inteligentnie rozumieją, jak bardzo mnie kosztuje, ile mnie kosztuje takie właśnie opisy różnych rzeczy. Więc chciałbym wyjaśnić coś odnośnie tamtej audycji, wczorajszej, i szybciutko przejdziemy do nowej, bo to był tylko wstęp. Ktoś powiedział, że to niemożliwe o tych bójkach, bo nie mam żadnych śladów, nie mam żadnych blizn. To tam chłopaki, zwłaszcza Pitur, dziękuję bardzo serdecznie, wytłumaczyli. Są zawodnicy MMA zawodowi, którzy mieli minimum kilkadziesiąt walk zawodowych i też tych blizn nie mają. Żeby mieć bliznę, to trzeba po prostu rozciąć skórę. No to ja chcę Państwu powiedzieć, że tak, prawą dłoń miałem 3 albo 4 razy spuchniętą jak balon, lewą chyba tylko 2 razy. Miałem złamany palec w dłoni. Co ciekawe, nie przy bójce, tylko łamaliśmy z kolegą deski i źle to zrobiłem, bo takimi ciosami karate, tak? Więc złamałem sobie palec i to wcale nie w bójce. Natomiast miałem dłoń spuchniętą jak balon, miałem strupy na kolanach, na łokciach, miałem kilka razy solidne guzy na głowie i niestety nie jest tak, że nie mam śladów, bo mam taką kostkę na nosie, której nie było. Ona została mi doprawiona w pewnym okresie mojego życia. Nos miałem rozkwaszony wielokrotnie, kilka razy miałem podbite oko, miałem rozwalony wielokrotnie usta i twarz miałem pokrwawioną, natomiast nie miałem rozcięcia żadnego z tego, co pamiętam, a nawet małe rozcięcia potrafią się zagoić, także nie widać, także to nie jest tak, że ja nie miałem śladów i miałem sińce na ciele i kopa kiedyś dostałem w żebra, miałem całą zsiniałą, jakoś tak gdzieś powyżej wątroby dostałem. Więc to nie jest tak. No ktoś jeszcze mówi, że mam małe dłonie. No jakie to ma znaczenie? No jeśli by się tak człowiek wykłócał, to mała dłoń jest, ta siła jest przekazywana na mniejszy obszar, więc jest skuteczniejsza, jeśli chodzi o uderzenia, prawda? A jeśli chodzi o stabilność dłoni, no to trzeba latami ćwiczyć zaciskanie pięści, poza tym w bójce wkłada się na przykład chusteczkę. Niektórzy wkładali część, po prostu zgniatali paczkę papierosów, tak, żeby jakieś było rusztowanie dla pięści. Więc jeśli się to wyćwiczy, to się pozdziera skóra, ale to się wszystko regeneruje na dłoni. Zresztą kiedyś miałem na kostkach dłoni takie były dodatkowe jakby narośle. Miałem też inaczej mój piszczel wyglądał, bo przez lata uderzałem tym piszczelem. Miałem całkowicie praktycznie odporny na ból. Mogłem kopać w metalowe rzeczy, teraz już tego nie ma. Ale to tylko taka, ktoś tam chciał zasiać ziarno wątpliwości, że kłamie. No cóż, nie kłamię. Każdy, kto chyba trochę liznął tego tematu, wie, że to, co opisuje, jest realne. Ktoś jeszcze napisał, że mogą być... Czy to jest moja odpowiedź? Tak, nie kłamie. I tyle. Kolejne pytanie było, że są problemy prawne, można sobie zniszczyć życie. Tak, masz rację, w 100%. Tylko widzisz, to co ja mówię, to jest dla młodzieży, która jest w podstawówce, w liceum, gdzie ludzie mało ważą, gdzie nie ma jeszcze takiego strzała ciosu, żeby zrobić ciężką krzywdę, zauważ. I tam chodzi o to tylko, żeby się obronić, tak? No, żeby chociaż nawet wyjść w bójkę, w której przegrasz. Przegrasz w tej bójce, ale już ktoś wie, że się stawiasz, więc to cię już stawia w jakiejś pozycji gościa, który się nie daje opluwać bezkarnie, tylko trzeba pójść na solo, więc to sprawia, że już odpuszczają takiemu gościowi. Mam rację? Mam, oczywiście. Czy prawnie może się coś stać? Może, zawsze się coś może stać, ale trzeba zawsze zważyć koszty i zyski, tak? Straty możliwe i zyski. Jaka jest szansa, że komuś ktoś w pierwszej klasie liceum tak dokopie, że go zabije gdzieś na przerwie na solówce? No to musiałby być jakiś naprawdę dopust boży, ktoś musiałby upaść, gdzieś się uderzyć. No to też jest mało możliwe, młodzi ludzie są bardzo elastyczni. Zresztą jak napastnik bije tę osobę, której ja chcę pomóc audycją, to tak samo no może ją albo nożem uderzyć, albo dopiero ją może pobić, jak kopią gościa, tak? Bo są podjarani krwią. Wataha jest podjarana krwią, dopiero wtedy mogą gościowi zrobić krzywdę, więc ja bym radził, żeby się martwić ofiarą, która zostanie ciężko pobita, może okaleczona, a na pewno zostanie okaleczona w duszy na większość swojego życia. I to jest coś, co Państwu wczoraj oczywiście zapomniałem powiedzieć, tak to jest, jak się nie zapisze tego wszystkiego. Tutaj sobie zapisałem 3 słowa ważne, o których zaraz będziemy mówili. I to, co wczoraj powiedziałem. Jeśli systematycznie ćwiczysz na worku i dojdzie do tego, że ktoś cię zacznie popychać, to nie będziesz wiedział, to jest właśnie najważniejsza rzecz, której nie powiedziałem. Nie będziesz wiedział, kiedy ręce same wystartują do walki, zgodnie z nawykiem, który trenujesz, mam nadzieję, dzień w dzień, po minimum godzinę, 2, a najlepiej 3 albo 4. Więc to jest właśnie to, co chciałem przekazać, że jak się boisz bić, to samo się stanie. Po prostu nawet nie wiesz, czy ta noga ci wyskoczy, czy uderzysz pięściami, nawet nie będziesz wiedział, kiedy to się stanie. Po prostu będzie po wszystkim, za chwilę będzie po wszystkim, gościu już tam będzie spoko, coś tam i tyle. No on będzie miał rozkrwawiony ryj, i spoko będzie, tak? Przez ileś lat cię dręczył, ale teraz już jesteś spoko, podałeś po ryju, no tak wyglądają te zasady na tym brutalnym świecie, więc no trzeba się dostosować Nawet jeśli jesteś wrażliwym człowiekiem, który kocha sztukę, książki i nie chce maczać palców we krwi i w innych wydzielinach ludzkich, no to czasami musisz zamoczyć i nie palce, i nie delikatnie stópkę, tylko cały musisz wejść w ten gówniano-krwisty świat. Bo jeśli tego nie zrobisz, to oni ciebie zanurzą tak, aż cię utopią w tych wydzielinach. No to symbolicznie było tak powiedziane. Także jeśli chodzi o prawo, to tak, masz rację, ale trzeba zważyć zyski i straty i patrzeć na to, co może stracić ta osoba. Przy jakimś mocniejszym pobiciu sąd dla nieletnich, ale przecież wysoki sąd, jeśli jest mądry, przysłucha świadków, zobaczy, że dana osoba była prześladowana, doszło do bójki, osoba się broniła, no i ktoś upadł, no to myślę, że mądry sędzia to tak ogarnie, żeby chłopakowi nie niszczyć życia, tak? No ale no, różne rzeczy się słyszy. Jak padnie na mądrego, młodego, nowoczesnego sędziego, który wie, jak to w młodości wygląda, wie, jak to wygląda w szkołach, to taki sędzia uratuje temu chłopakowi życie, bo sędzia taką władzę ma, żeby dobremu chłopakowi uratować życie, żeby dobrze żył, a złego żeby poszedł tam, gdzie są inni źli ludzie, czyli do poprawczaka, czy do więzienia, chociaż są tam też dobrzy ludzie czasami, tak? No ale to znowu zbaczam z audycji, przepraszam. Więc teraz chciałbym Państwu powiedzieć, kontynuując, tam było jeszcze chyba jedno pytanie, to sobie zaraz jak przypomnę, to odpowiem. Chyba ktoś skasował, bo pamiętam, że coś było fajnego. Ja mogę sprawiać wrażenie cię zmęczonego, ale poszedłem spać chyba przed 6. Chodziłem z Puszkiem 2 godziny wieczorem. Mówiłem do niego, więc mnie gardło boli, było zimno, chłodno. Oczywiście tak jak jest zimno, nie można się ubrać. Na początku jest chłodno, potem się człowiek rozgrzewa, więc rozpina kurtkę, znowu jest spocona szyja. No, w lato jest najlepiej, w te shircie się idzie i człowiek ma wszystko w nosie, a tutaj niestety w taką pogodę trzeba bardzo dokładnie dobrać ciuchy. Więc teraz przejdźmy, ja to postaram się, jak nie zapomnę, umieścić taką informację, że to jest taki przedział i teraz przejdziemy do tematu audycji. Sobie powiedzieliśmy to, co ważne i teraz przechodzimy do drugiego tematu audycji. Człowiek, gdy jest młody, jest w chaotycznym świecie, gdzie są pięści, ale młody człowiek, przepraszam bardzo, młody człowiek dorasta. No muszę się kaweczki napić, bo 3 razy w prawo, 3 razy w lewo, i można łyczka. Piję łyczka za Państwa sukces, Państwa szczęście i zdrowie. I żeby się noga potknęła tym, którzy Państwu źle życzą i źle robią w życiu, żeby im się potknęła noga i wpadli w te dołki, które pod Państwem kopią. Za to piję. Łyczek, a trzeci pisze, piję za zwierzęta, ptactwo domowe, bo... Brajanka ostatnio wyzywam od pewnych ptaków. No ale to dobrze. Przepraszam. Szanowni Państwo, człowiek wyrasta. Młody człowiek wyrasta sobie, czy poradził sobie z przemocą fizyczną, z biciem, czy sobie nie poradził. Nie daj Panie dobry Boże, bo te zranienie się dźwiga całe życie na barkach. Aż do trumny się nosi ten ból, a można go, powtórzę, jak ktoś nie słuchał wczorajszej audycji, można ten ból znacznie zmniejszy, gdy nawet dorosły mężczyzna, nawet mając 40, 50, 60 lat, spokojnie są 60-latkowie z brzuchami, chodzą na treningi boksu, z szacunkiem się ich traktuje, normalnie chłopaki ich tam normalnie traktują, łapa, cześć. Przecież to jest szacunek, że ktoś w wieku 60 lat poszedł trenować boks, więc wiadomo, no, trener dostosowuje treningi do możliwości starszego pana. I wiadomo, że taki człowiek też może odzyskać troszeczkę tej pewności siebie, troszeczkę tej siły psychicznej, nawet mając 60 lat, może przez trening i przez jakieś nawet lekkie sparingi zmniejszyć psychiczny ból związany z tym, że w szkole czy po szkole był prześladowany fizycznie. I teraz uwaga, człowiek wyrasta z tej podstawówki, gimnazjum, technikum, liceum, na studiach już praktycznie nie ma tego, żeby były jakieś solówki czy dręczenie chłopaka. W związku z tym wyrastasz z tego i wchodzisz w świat, gdzie króluje psychopatia, gdzie królują takie mroczne zasady, że bicie jest rzadko. No mogą napaść bandyci, łobuzy. Natomiast, przepraszam, wycieram dłonie, bo ciągle sobie myję dłonie. Mam chyba nerwice natrę, no ciągle myję dłonie, lubię mieć umyte dłonie i sobie przemyć twarz i potem mi pęka strasznie w zimę skóra, dlatego muszę smarować kremem i okropne uczucie, nie chcę plam zostawić, dlatego wycieram i dlatego taki dźwięk mogą Państwo słyszeć. I w świecie, w którym Państwo będą, króluje przemoc już psychiczna, nie fizyczna. Więc najpierw nauczyłem Państwa, jak zrobić to, żeby sobie poradzić z przemocą fizyczną, czyli nauczyłem Państwa, w jaki sposób trenować, żeby się sprawdzić, żeby już Państwo żebyście nie byli popychadłem, żeby pokonać sobie ten lęk przed uderzeniem napastnika, bo on się nie boi Państwa uderzyć, on czuje rozkosz. Natomiast Wy tego nie umiecie i to zrobiłem w opisie do zdjęcia do tej audycji. Że dobry Polak, dobry chłopiec, dobre dzieci nie są uczone. Tak samo dziewczynki nie są uczone. Dziewczynki też mogą trafić na przemoc. Moim zdaniem, gdybym ja kiedyś miał córkę, zapisałbym ją na jakieś sztuki walki, żeby jak ktoś się będzie zaczepiał czy za ogon ciągnął, niech mu przywali w kopa w jajca i tyle. Też nie można dziewczynki atakować w ten sposób. Do dziewczynek trzeba normalnie kanapki trzeba jej dać i tak dalej, pracę domową odpisać, ponieść worek z kapciami. Dobrze, Szanowni Państwo, więc ja tutaj mam taką książkę, przeczytam Państwu. Autorstwa Thomasa Eriksona, Otoczeni przez psychopatów. Jak Państwo wiedzą, zgłębiam ten temat, uwielbiam czytać książki o psychopatach i tak dalej. Przeczytam Państwu. Prawdopodobnie nieraz spotkałeś takiego typka. Charyzmatyczny, energiczny, zawsze uprzejmy i pomocny. Mówi to, co chciałbyś właśnie usłyszeć, dzięki czemu czujesz się przy nim doskonale. I nawet jeżeli coś w głowie ci powtarza, że jest w tym nutka fałszu, to i tak w to wierzysz. Jest tak pięknie, że aż psychopatycznie. Thomas Erikson. Pamiętają Państwo Eriksony? Wspaniałe telefony. Pierwszy mój telefon to był Ericsson, jak pracowałem w agencji nieruchomości z antenką. Mam go gdzieś jeszcze w Warszawie. Fantastyczne telefony, potem były Sony Ericssony. Cudowne, mam K800. Szkoda, że tego nie produkują. Kupowałbym od razu w ciemno każdego Sony Ericssona. Thomas Erikson, naukowiec i światowej sławy coach. Uświadomić, jak psychopaci manipulują Twoimi słabościami, aby maksymalnie Cię wykorzystać. W zależności od tego, którym typem osobowości jesteś, możesz go w sprytny sposób rozpracować i oprzeć się jego manipulacji. Oczywiście nie każdy, kto ma cechy psychopatyczne, od razu jest psychopatą i nie każdy psychopata jest seryjnym mordercą. Oczywiście może być stalkerem internetowym. Czytam dalej. Niemniej psychopaci są wśród nas i można ich spotkać często... Nie podejrzewałeś, przepraszam, ale tu jest cena naklejona, dlatego tak czytam, dukając. Często nie podejrzewałeś. W pracy, w rodzinie, wśród przyjaciół. Nadszedł czas, aby poznać ich taktykę. No tu nie rozumiem. Ble, 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 się zaatakować, będzie już za późno. Zrobią z tobą, co będą chcieli. Nie bądź naiwny, zobacz, kto w otaczającym cię tłumie jest psychopatą, zanim on zobaczy ciebie. I tu, Szanowni Państwo, chodzi właśnie o to, że dużo ludzi, nawet nie tylko psychopatów, stosuje wobec nas metody niszczenia nas psychicznie. Nie są to psychopaci, są to zwykli ludzie często, którzy na przykład coś od nas chcą. Więc czego ludzie mogą od nas chcieć? To nie jest tak, że ludzie chcą od nas tylko przysług, pieniędzy, ale ludzie chcą, żeby ktoś ich kochał, ludzie chcą kogoś, kto będzie im służył, ludzie chcą kogoś, kogo będą mieli pod sobą w razie czego, jak będzie coś trzeba zrobić, tak? Nawet tę szafę przenieść, podjechać gdzieś samochodem, oczywiście za darmo, nie ma mowy o zapłaceniu za benzynkę. Więc ludzie kogoś takiego potrzebują, więc na wszelki wypadek tworzą sobie niewolników. Przez lata widziałem takie scenariusze wielokrotnie, na przykład wmawiając komuś, że jest zły, czy że jest głupi, czy to, co jest normą w religii katolickiej, w ogóle w chrześcijaństwie, czy wmawianie ludziom, że są winni tego, że bardzo szanowany, ja to mówię z wielkim szacunkiem, żeby Państwo o tym zawsze wiedzieli, że umarł Żyd 2000 lat temu, tak bardzo mądry, Syn Boży podobno, ale nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy istniał, czy to wymyślono w ogóle, nie wiadomo, jak sprawdzić coś, co było w II wojnie światowej, o broniach, czy była, czy nie była, tu 2000 lat temu jedni mówią, że istniał, drudzy mówią, że nie istniał i w związku z tym my czujemy poczucie winy, bo on umarł za nas. I to było wmawiane od najmłodszych lat, o czym Państwo doskonale wiedzą. I w związku z tym i duże instytucje i korporacje próbują wmówić nam, że źle wyglądamy, że źle się czujemy, że jesteśmy winni. Poczucie winy jest super. Super dla pasożyta, dla manipulanta. Bo jak się gorzej czujemy, to coś kupimy od nich, tak? Kupimy od nich coś, co dzięki czemu oni się wzbogacą, a my przez chwilę poczujemy się lepiej. Ja teraz od rana siedzę na Allegro, próbuję sobie long slave'y kupić, bo ja tylko teraz noszę koszulki z długimi rękawami. Nie lubię t-shirtów, mam poczucie, że od tych t-shirtów tak się często przyziębiałem. Jak jest chłodno, tu niby dłonie, pod pachami się robi zimno, człowiek chłodnieje, robi mu się zimno. Więc tak sobie patrzę, czy sobie kupić long slave'y jakieś takie markowe, czy coś z kilka. Bo codziennie używam, do spania też używam long slave'ów i codziennie zmieniam, więc jest dużo prania, ale mniejsza z tym. Szanowni Państwo, więc jakbyście mieli gdzieś, gdzie można na Allegro, czy gdzieś kupić jakieś markowe, dobre long slave'y, tak? Ja noszę XL, no teraz schudłem, XL, bo jednak jest tendencja do chudnięcia, mam nadzieję. XL, jakieś markowe, dobre long slave'y w naprawdę dobrych cenach, jak Państwo mają, to proszę info. Najlepiej takie kolory jasne, bo te czarne, wszystko czarne, szare, chcę sobie wymienić trochę garderobę, żeby takie smutne, depresyjne to wszystko nie było. Tak więc, Szanowni Państwo, w świecie dorosłych no są różne świństwa robione i często na przykład jest tak, że w rodzinie jest na przykład córka i sobie z tej córki robią tarczę strzelniczą, żeby ona potem utrzymywała dom i wszystko i potem fundowała to, jak Państwo wiecie, bardzo dokładnie przerobiłem i w wielu rodzinach jest wyzysk psychiczny, wmawianie, że jesteś do niczego, że bez rodziny jesteś nikim, dlatego w mojej nowej książce Nawyki Miliardera będzie taki rozdział, który zerżnąłem z mojego kanału Marek Kotoński, bo to są tytuły właśnie audycji z kanału Marek Kotoński, nigdy nie ufaj rodzinie do końca. I nadal to zdanie podtrzymuję. Oczywiście wiele z osób, pasożytów się teraz denerwuje, no jak to rodzina jest wszystkim? Otóż rodzina nie jest wszystkim, bo rodzina często potrafi człowieka tak oszukać, tak wykorzystać, że pamiętajmy, że pilnujmy swoich interesów zawsze. Ty jesteś ważniejszy niż twoja rodzina. Oczywiście, jak twój synek czy bratanek będzie miał wypadek, to oddaj za niego życie, no wypada, tak? Ale majątku swojego nie oddawaj, bo najczęściej o to chodzi. W związku z tym musimy jako ludzie nauczyć się obrony swojej psychiki, nauczyć się obrony swoich włości psychicznych, bo pamiętajmy, że nasza psychika i nasze pieniądze, to gdzie mamy na przykład mieszkanie, samochód, własność, ludzie na to polują. Ludzie polują też często na to, żebyś ty wierzył, o może przyszła jakaś przesyłka, bo coś słyszę pod domem, tylko sobie na kamerki zajrzę, zamówiłem sobie, szanowni Państwo, ja też od czasu do czasu jakiś chcę gadżet sobie kupić. Raz na miesiąc można. Kupiłem sobie takie słuchawki trochę lepsze, bo ciągle sobie słucham różnych rzeczy. A nie, to nie. To nie do mnie kurier przyjechał. Mam kamery na tym, na smartfonie mamy kamery, po tych groźbach śmierci wszystko jest w kamerach, są dyski, wszystko jest tak zrobione na tip-top. Tak więc, Szanowni Państwo, zapomniałem o czym mówiłem. A właśnie, czyli to jest obrona nie tylko naszej psychiki, ale tego, czym ta psychika nasza zarządza, a mamy jakieś różne dobra. Więc ludzie często chcą zrobić z nas niewolnika, chcą zrobić z nas kalekę psychicznego, który wierzy, że jest gównem. Bo zobacz, jak wierzysz, że jesteś do niczego, to taka osoba wydaje ci się, że jest bogiem, tak? Że ona jest kimś. A manipulator może być zwykłym dnem, tak? Przypomnę Państwu, ktoś mi mówił, na przykład pewien pan mi mówił, że ja bełkoczę jak po litrze wyborowej. Minęło od tego czasu, tego proroctwa, tego rzekomego mistrza, tak? Który się zna na wszystkim. I wyobraźcie sobie, że ja robię biznes, zarabiam na mówieniu, jestem mówcą. Całkiem myślę niezłym, a będę jeszcze lepszym. A ten pan do tej pory sepleni, go trudno zrozumieć, bo mówi, mówi kiepsko. Zresztą potwierdza to rzeczywistość. Mnie słuchają w porywach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a tego pana jeden lajk jak sobie postawi z kolegą, czy dwa jak sobie postawią z różnych kąt. I nie widać, żeby ktoś tego słuchał za bardzo. Także widzą Państwo, bo to jest sytuacja, wiecie, sprzed lat, jak ten pan, który już 14 lat ze mną jest, takie proroctwa robił. Jestem do niczego, zniknę z internetu, pogratuluję mi, jak chociaż wydam jedną książkę. No, wydałem 17, niedługo będzie, przypomina moje nawyki miliardera i nasze z panem Rotholzem druga część brudnej gry. Także będą dwie nowe książki, niedługo będzie 19 nowych książek. No i czy ten pan przeprosił za te wszystkie bzdury, które wygadywał, za te brednie, na których się w ogóle nie znam? No nie przeprosił, no bo to do przeprosin trzeba być kimś, trzeba mieć klasę, tak? Wypadałoby powiedzieć: panie Marku, przepraszam, myliłem się. Panie Malku, przeplasam się, bo ten pan tak mówi. No ale to trzeba mieć klasę, żeby powiedzieć, że się człowiek mylił, że wylewał wiadro gnoju publicznie, bo to są te wpisy publicznie widoczne, więc praktycznie każdy z Państwa jest poddany takim presjom, że się nie nadajesz, nie próbuj zarabiać pieniędzy, czy pieniądze to grzech. Niektórzy sobie wmawiają, żeby wytłumaczyć sobie to, że nie umieją po prostu zarabiać. Jak ktoś czegoś nie umie, to ja na przykład mówię, ja na przykład nie umiem za bardzo zarabiać pieniędzy, więc ja mówię, ja nie umiem zarabiać kasy. Chociaż trochę zarabiam, na pewno dużo więcej niż ten, który mówił o tych bełkoczących litrach wódki i tak dalej. Jego przyjaciele, w cudzysłowie, więc zarabiam od nich na pewno więcej, ale ogólnie zarabiać dużych pieniędzy nie umiem, więc nie mówię, że to jest grzech, że to jest szatan, tylko po prostu nie umiem, no nie mam takich umiejętności, ale się uczę, podpytuję się, jak coś jest, trzeba zainwestować, to pytam się swoich kolegów. Mam takich kilku kolegów, czy się w wielu rzeczach pytam się pana Rotholza, jeśli chodzi o inwestycje finansowe, o duże pieniądze, co on, jego rady są w 100% pewne, bo to już sprawdziłem przy różnych inwestycjach. Także pan Rotholz, czyli tak zwany Moshe Red, wie, o czym mówi, jeśli chodzi o pieniądze, to z całą pewnością się bardzo dobrze na tym zna. Także, szanowni państwo, no zawsze jak ktoś z nas, żeby dorwać się do tego, co my dajemy, czyli nie tylko do naszego samochodu, do naszego mieszkania, do naszych oszczędności, ale też do nas, jako do rezerwuaru siły roboczej. Coś przywieziemy, coś pomożemy, można się w nas wysrywać tak swoimi problemami, czy godzinami mówić o różnych rzeczach. I ja Państwu się szczerze przyznam, że były też osoby, którym ja się wysrywałem. Więc to nie jest tak, że ja tylko mówię, że we mnie, ale ja też były osoby, tylko że ja sobie bardzo dobrze zapamiętałem te osoby i na przykład jak byłem kiedyś, nie mam kontaktu z taką panią, faktycznie, słuchajcie, dziewczyna była tak przemiła, że jak byłem kiedyś w nędzy, to wiedząc, że sam nie chcę dzwonić ze stacjonarnego, bo było drogo, sama dzwoniła, ja się jej wypłakiwałem, znaczy nie płakałem oczywiście, ale się żaliłem na taką panią, która mnie źle potraktowała. I sama, wyobraźcie sobie, przez ponad pół roku do mnie dzwoniła, żebym mógł się wygadać, tak? Potem się kontakt nasz urwał, ale ja sobie od czasu do czasu gdzieś tam lubiłem zajrzeć na Facebooka, bo ta pani firmę prowadzi. No i powiedzmy, w którymś momencie dużo zleceń dostała i takich było kilka serii, sobie dużo pieniążków zarobiła. I nawet nie wie, że to nie modlitwy i wizualizacje, tylko Maruś, tak? Cichacza. Ja mam dużą satysfakcję, że mogłem pomóc. Potem tam była pani, która mi pomagała, to jej syn tam kiedyś miał jakieś problemy, to też po cichaczu mu załatwiłem kilka rzeczy bardzo mocnych. Ja lubię się odwdzięczać. Jestem bardzo pamiętliwy, bardzo sobie pamiętam i sobie cenię pomoc i były osoby, które mi pomagały i sobie bardzo pamiętam to wszystko. Dlatego ja się odwdzięczam, ale mało jest ludzi, którzy się odwdzięczają i pamiętają przysługi. Ja pamiętam, że byłem na dnie i kto mi podał rękę. I na przykład, jak Państwo pamiętają ostatnio, no bo dlaczego mam o tym nie mówić? Słuchacie mi od lat, jestem jakby Waszym przyjacielem w internecie, wszystko mi możecie napisać, powiedzieć. Nigdy z ucha nie strzeliłem, jak to młodzi mówią, nigdy Państwa nie zdradziłem. Przyszedł gościu, który mi tam sfinansował książkę, chciał pomocy, dał mi 5000 jako zaliczkę, bo dla tej osoby 5000 to jest jak nic. Ja te pieniądze zwróciłem. Powiedziałem, kiedyś mi pomogłeś, teraz Ci pomogę za darmo. Nawet nagrałem o tym audycję, tak, i wkleiłem Państwu wyciąg za zgodą tego pana w zębanku swojego. Więc to tak, mówię Państwu, no nie każdy jest kurwą, są tacy, co pamiętają dobre uczynki, a staram się złych uczynków nie pamiętać, bo to tak zdrowiej jest. Tak więc chcę Państwu powiedzieć, że Ludzie nas wykorzystują we wszelki sposób, to nie są tylko pieniądze, no rozgadałem się trochę, tu przywieziesz coś, tu coś pomożesz, tu pojedziesz po samochód, przysługi. Latami trwające przysługi, od których żygasz, no ale nie możesz się uwolnić od tego, kto cię wykorzystuje. W związku z tym, bo ja uważam, że w normalnej relacji, gdzie nikt z nikogo nie robi kogoś gorszego, grzesznika, czy kogoś, kto jest głupszy, tak? Niektórzy są tak, że manipulują, że jesteś głupszy, że jesteś brzydki. No na przykład prosta rzecz. Chcesz mieć fajnego kolegę przystojnego, z którym się popisujesz. Popisujesz się, że masz ziomów. To jest typowa rzecz u mężczyzn też. No i musisz tam wozić, załatwiać, tak? Nie ma nic za darmo. W normalnej relacji koleżeńskiej to ktoś mi mówi, Marek, słuchaj, no tu ci coś pomogłem, czy mógłbyś się jakoś odwdzięczyć, mam poczucie, że trochę za dużo. I wtedy normalny człowiek mówi, jasne stary, nie ma problemu, no to co byś chciał, tak? I dogadujemy się, negocjujemy. Ze śmiechem negocjujemy sobie wśród żartów, wśród mięśniaków, tak? No po koleżeńsku i to jest normalna relacja. A ktoś, kto cię wykorzystuje, to ci powie, a jesteś brzydki, a tu tego, a co ty sobie wyobrażasz, że ty tutaj wiesz, że ja ci gdzieś pomogłem, że coś. Zaczyna się pierdolenie. Normalnie ludzie negocjują ze sobą. Ty coś dałeś, ja coś dam. Ty jakąś przysługę dałeś, ja ci coś się odwdzięczę jak mogę, tak? No na tym to polega, tak? Wymiana, równa wymiana. Wiadomo, że ta wymiana nigdy nie będzie na 100% równa w 100%, ale plus minus, żeby była chociaż równa. Dlatego Państwu powiem, że jesteśmy wykorzystywani na masę sposobów, ale zawsze zasada jest jedna, żebyś ty się poczuł gorzej. Manipulant chce, żebyś ty się poczuł głupszy, tak? Albo gaslighting, to co stosuje się wobec mnie od dłuższego czasu, więc mamy tego pana, który chwali się, że on wszystkie sprawy już ma wygrane, tak? Jego grupa wygrywa wszystkie sprawy ze mną, bo tam jakąś panią Grażynkę w sądzie zna i ponoć autentycznie się chwali, że tam mówił, że sami widzieliście, jak dzień dobry ja mówię, jak ona dzień dobry mi to jakaś tam pani Halinka czy Grażynka odpowiada w sekretariacie w sądu. I wiecie co? I ci hejterzy wierzą mu, naprawdę. Oni wierzą w takie pierdoły. Co pani Grażynka z sekretariatu dużego wrocławskiego sądu ma wspólnego do orzeczeń sądowych, no to nie wiem, trzeba by się zapytać, bo zapatrzeni patrzą się tak w mistrza prawa, który jedyne co miał wspólnego z prawem to gonitwy za mandatami, tak, ze Strażą Miejską, a tutaj mamy konkretne sprawy karne. Ale dobra, no to jest tylko na moją korzyść. Także, szanowni państwo, co mogę jeszcze powiedzieć? Gaslighting, czyli wmawianie komuś choroby psychicznej, tak, i ten gościu mówi, że on się opiekuje osobami tam jakimiś chorymi psychicznie, czy jakoś tak. To jest ten pan, który chciał od was pieniędzy, tak, żebym was wysyłał i on będzie kosił kasę i będzie się dzielił ze mną. Także ten pan mówi cały czas, że uwierzcie mu na 100%, na 1000%, ja jestem zaburzony, psychicznie nienormalny, bo on się na tym zna. Znaczy psychiatrą nie jest. Więc to jest gaslighting. Powtarzanie cały czas komuś, że jest chory psychicznie, że nadaje się do psychiatry. No muszę się napić, szanowni państwo, kiepsko się coś czuję. Spałem 2-3 godziny, jeszcze się hiperwentylowałem. Jeden łyk, drugi łyczek i trzeci łyczek. Nie, już mi nie smakuje ta kawa. Przez jakiś czas mi dana kawa smakuje, potem zupełnie tracę smak. Ale ja piję te rozpuszczalne smrody, nie piję tych prawdziwych. Prawdziwi czciciele kawy się na mnie wręcz obrażają, także jak mogę pić takie rzeczy, a ja tej prawdziwej kawy jakoś nie za specjalnie lubię, chociaż kiedyś byłem z przyjaciółką tutaj gdzieś w zamku, chyba w Łańcucie i piliśmy cudowną kawę, się pytaliśmy tej pani, jaka to kawa, no to taka znana kawa, zaraz sobie przypomnę, ale pyszna z automatu, nie wiem właśnie jaki rodzaj, coś pysznego. Więc pamiętajmy, że zawsze ktoś stara się sprawić, żebyśmy się gorzej czuli. I teraz są 3 odpowiedzi, 3 przygotowania, 3 rzeczy, które w życiu możesz zrobić takie, które sprawią, że będziesz może nie w 100% odporny, ale dużo bardziej uodporniony. 3 najważniejsze rzeczy. I teraz sobie opowiemy o tych 3 rzeczach. Przede wszystkim pierwsze, w co się uderza, to jest samoocena. Samoocena to jest to, jak siebie widzisz, jak siebie postrzegasz, czy patrząc w lustro, albo wyobrażając sobie siebie samego, myśląc o sobie samym, jakie masz uczucia, czy czujesz obrzydzenie, pogardę do siebie, czy czujesz wstręt, czy siebie nienawidzisz za to, co coś zrobiłeś, albo że czegoś nie zrobiłeś. że mogłeś dać po mordzie albo dać riposta, a nie zrobiłeś tego. Czy że się kiedyś nie przeciwstawiłeś, czy poszedłeś w strefę komfortu, w wygodę, zamiast się komuś przeciwstawić i wejść w konflikt. Wszystkie te uczucia, które czujesz, to jest twoja samoocena. Samoocena jest czymś, co się zmienia i powinno się to zmieniać. Bo zawsze pasożyt, żeby z ciebie czerpać pieniądze, twoją energię i twój czas, a twoja energia i czas jest ważniejsze niż pieniądze, bo jak ty masz jakiś talent, to ta energia mogłaby się przeistoczyć w coś pięknego. Na hobby, na talencie możesz zarabiać. Zobacz, ja jestem chory. Zobaczcie, ja jestem chory, nie radzę sobie, ale umiem mówić i pisać i zrobiłem, założyłem firmę, zacząłem na tym zarabiać dobre pieniądze. Nie jestem żadnym biznesmenem i nigdy nim nie będę. Ale gdybym pozwalał wysysać z siebie całą energię, to nigdy bym nie mógł książek napisać, nigdy bym forum nie stworzył, stron internetowych, ponieważ nie miałbym na to siły, prawda? Czyli ktoś, kto wysysa od nas energię, naszą siłę, nasz czas, to zabiera nam też pieniądze. I często to jest dużo więcej warty nasz czas i energia, jak ktoś się w nas wysrywa, niż ten czas, gdybyśmy coś robili i dostawali za to kasę do ręki. Dlatego, żeby czerpać, żeby się... Zobaczcie, jak komar atakuje, to dlaczego komar tak łatwo się wkuwa? Bo on ma środek znieczulający. My nie czujemy, jak on wysysa krew i się wkuwa, dopiero jak wyjmuje ten swój ryjek, trąbkę, czy te żądło małe, czy coś. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, stinger to jest żądło po angielskiemu. Tak się mówi teraz. No, dostępnych 8 aktualizacji Galaxy Store. Trzeba będzie zaktualizować telefonik, więc komar zawsze znieczula. Te pasożyty znieczulają. Klesz tak samo robi, znieczula jak wchodzi w nas. I tak samo pasożyt będzie nam próbował obniżyć samoocenę, bo jak się czujemy gnojami i gównami, to chętnie oddamy mu energię, bo on jest taki miły, tak, my nie zasługujemy na wolny czas i to samo leci. Samoocenę trzeba podwyższyć. W jaki sposób? Są różne sposoby. Nagrałem o tym masę audycji. Najprostsze, stanąć przed lustrem, powiedzieć: ja Marek kocham i szanuję siebie. Ja Marek jestem wspaniałą osobą. Ja Marek mam w sobie cudowny dar. Jestem uczciwą, porządną osobą, która może pomóc innym ludziom, więc jestem wartościowy i cenny. Prawda, jaki bunt czujesz wewnętrzny? Zobacz, jak cię przekręcili. Przecież to, co czujesz na swój temat, to nie jest żadna prawda, to tylko jest jakiś wzorzec. To jest jakiś program. Czy program, który masz Linuxa w komputerze, jest jedynie słuszny? Nie, możesz Windowsa zainstalować, niektórzy Androida montują, czy jakieś inne małe systemy operacyjne. To jest tylko program. Twoja samoocena to jest program. Jeśli ten program przynosi ci straty i daje ci ból, to trzeba go po prostu przeinstalować. Wyszukać wirusy, albo w ogóle zmienić program na inny, tak? Wyrzucić Linuxa, wziąć Windowsa. Jak masz jakieś wirusy, trojany, to powypieprzać to wszystko, pooczyszczać dyski, tak, żeby mieć fajnie działający komputer, prawda? Więc to jest samoocena. Najlepiej też zastosować Bogging, o którym mówiłem, taka moja terapia, czyli uznać, że skoro Bóg jest wspaniały, cudowny i przypisać mu takie najcudowniejsze cechy, no to w takim razie Bóg jest wszystkim, więc jest także w nas, więc stanąć przed lustrem i powiedzieć: Bóg we mnie jest piękny, Bóg we mnie jest wspaniały, Bóg we mnie jest cudowny. I wtedy nie masz tych wewnętrznych oporów, bo jak ty mówisz: jestem wspaniały chłopaka, całe życie mówiła tobie rodzina i bliscy, że jesteś gównem, żeby z ciebie korzystać, czyli cię znieczulali, czyli zanim ci włożyli te żądło, przepraszam, do dupy, to najpierw cię znieczulili, żeby móc z ciebie czerpać. Tak naprawdę to nie do dupy, tylko musieli ci się, wtłoczyli swoją igłę w twój krwiobieg i po prostu z ciebie żerują na twojej krwi. Więc żeby tak zrobić, żebyś dał sobie to wbić we własną żyłę, to owady znieczulają, pasożyty, a pasożyty ludzkie muszą ci obniżyć samoocenę. Więc jak czujesz się gorzej, to musisz tę samoocenę podwyższyć. Druga rzecz, wdzięczność. Wdzięczność jest czymś wspaniałym. Ludzie, zwłaszcza ci wykorzystywani, czują się źle, mają obniżony poziom energii, są smutni, są tak jakby mieli depresję. Więc tacy ludzie często... O właśnie, ktoś spytał, jaki mikrofon nagrywam. Samsung Go Mic. Polecam. Lepszy troszeczkę jakościowo od Blue Yeti i dużo tańszy, można wyhaczyć za 100 parę złotych. Fantastyczny mikrofon, nie kupujcie żadnych tracerów, żadnych sracerów. Samsung Go Mic. W tej cenie nie ma nic lepszego do 1000 zł, nie kupisz nic lepszego. Jest malutki poza tym, nadaje się do laptopa, można go schować w kieszeń. Nie jest tak duży jak Blue Yeti. Mam dwa Blue Yeti, jeden się zepsuł, drugi mam, używam go przy streamach, bo ma guzik do wyłączania, czego nie ma Samsung niestety. Tak więc człowiek, który jest właśnie znieczulony i podłączony do pasożyta, oddaje mu swoje zasoby, energię, czas, czy z ciebie czerpie rodzina, chapią od ciebie pieniądze, czas, przysługi za darmo, czyli już masz uwaloną samoocenę, czujesz się gorzej, więc narzekasz na wszystko. Albo to ciało boli, bo się źle czujesz, bo energii nie ma. Czyli trzeba zmienić nawyk i widzieć wszędzie wdzięczność. No na przykład ktoś powie w mojej sytuacji, jak jestem atakowany, kilkanaście stron mnie wyzywa, że jestem pedofilem, są piosenki o mnie, że jestem pedofilem, że jestem bandytą, masa oszczerstw, pomówień. A wiadomo, że ja na opinii, którą mi niszczą, zarabiam, bo ja sprzedaję książki, lecąc na właśnie dobrej opinii, którą mi zniszczono, bo ja sam nie jestem w stanie swojej opinii bronić przed kilkunastoma osobami, które robią to notorycznie dzień po dniu latami, a jedna robi kilkanaście lat, więc no plus IBS, no jaki ja mam powód do dziękowania? Otóż mam. Zarabiam pieniądze, mam dwie nogi i dwie ręce, wielu ludzi nie ma, nie mam jakiejś ciężkiej choroby typu cukrzyca, czy zawał, czy udar i za to jestem wdzięczny, więc trzeba rozwijać wdzięczność i dziękować za wszystko, za to, że sobie dzisiaj, zaraz po tej audycji sobie wtrząknę 5 jajek na miękko z chlebkiem i z ogórkiem bożym kwaszonym, przepraszam, nie kwaszonym, kiszonym, jak będzie. I może pomidorek, i może cebulka, chociaż po odbiór kompa będę szedł, to może cebulki raczej nie. Tak więc, szanowni państwo, ważne, żeby się nauczyć dziękować za wszystko. I wtedy powstanie nawyk, jak za coś dziękujemy i to poczucie wdzięczności podwyższa też nam paradoksalnie samoocenę. Czyli trzeba podwyższać samoocenę, mówić sobie miłe rzeczy w lustrze, czy stosować bogink, o którym już wiele razy mówiłem. Napiszę o tym niedługo książkę, jakąś niedrogą, żeby państwo sobie mogli poczytać, czy książkę, czy e-booka. Tak więc na samoocenę jest wiele metod. Możecie państwo też pochodzić, są psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, terapie. Terapia behawioralna podobno ma według badań największą skuteczność. Możecie państwo sobie to pochodzić, jak podnieść samoocenę. Wiele osób mówi, wiele osób mądrzejszych ode mnie, aczkolwiek ja też mam swoje doświadczenia w pracy z ludźmi wieloletnie, więc też coś tam na pewno podszepnąć mogę i to właśnie w audycjach robię. Tak więc samoocena, rozwijanie nawyków wdzięczności, dziękowanie za cokolwiek, po to, żeby był nawyk, żebyś czuł wdzięczność, bo jak czujesz wdzięczność, rozlewa się ciepełko. I teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, miłość. Miłość. Człowiek jest istotą społeczną. Człowiek w mniejszym bądź większym stopniu cierpi, gdy jest sam. No tak zostaliśmy stworzeni, że człowiek najlepiej funkcjonuje w społeczności. Jedni mają większą potrzebę bycia z ludźmi, tak, drudzy mniejszą. Wiadomo, są ekstrawertycy, introwertycy, ja jestem introwertykiem. Ja na przykład lubię być z ludźmi, lubię pogadać z ludźmi, natomiast mam bardzo dużą potrzebę bycia samotnym często. Męczą mnie ludzie, jak pogadam z kimś godzinę, to się nie nadaje do niczego. Muszę poleżeć sam, posłuchać muzyki, coś sobie na kompie zobaczyć. Ja się po prostu męczę ludźmi. Bardzo szybko się męczę ludźmi. Potrzebuję dużo czasu być samemu. Tak mam. Szkoda, że tak mam, bo w moim zawodzie jest to niedobre. Lepiej mieć coś takiego, że ludzie dają satysfakcję. Sprawdzę SMS-ka. On odpisze. Dobra. Dobra, tak więc... O, co tu się dzieje? Coś nie działa ta klawiatura. A, wezmę leki sobie przy okazji. Suplementy, diety. O, tylko nie pamiętam, czy ile już ich brałem. Kurde, ja to mam z tą pamięcią. Trzy łyki. Na szczęście, miłość i powodzenie. A, głupotę gadam, ale wróćmy do tematu. Miłość. Ludzie potrzebują kochać, być kochanymi. Nie wszyscy. Są tacy, którzy są mrukami i trzeba to uszanować. Ale tak naprawdę nie wiemy, czy oni potrzebują. Może potrzebują, ale wolą być mrukami i to nieświadomie wolą być mrukami, bo zostali zranieni. Ja takich ludzi rozumiem. Są ludzie odtrącani, Są ludzie, którzy się zakochali, zostali zdradzeni, więc wolą już teraz, żeby nie cierpieć, nie wiązać się z ludźmi. I powiem Państwu, że całe niebezpieczeństwo bycia z ludźmi polega na tym, że człowiek szuka miłości, tego cudownego stanu kochania, a kochanie i miłość to jest cudowna energia. Szuka u innych, czyli mężczyzna idzie, żeby dziewczyna mu to dała, a dziewczyna idzie, żeby chłop jej to dał. No ale chłop może odejść, dziewczyna może odejść, mogą zdradzić, mogą różne rzeczy zrobić. I człowiek nagle uzależniony jest od innej osoby i traci tę miłość cudowną. Więc co zrobić? Rozwiązanie jest banalnie proste. Trzeba samemu kochać. Tak. Nie czekać, aż ktoś da nam miłość, aż poczujemy, że ktoś nas kocha, tylko zacząć samemu kochać. Miłość odczuwać. Miłość można odczuwać do zwierzęcia, ale zwierzę może umrzeć, zachorować bardzo boleśnie. Zwierzęta też mają nowotwory, umierają w mękach. Zwierzę też może udziabać, tak jak mój Brajonek, którego biorę. Jaki on tam mój? W połowie tylko mój. Bierze go człowiek na ręce, głaszcze, miło mówi, jedzonko daje, kupuje, dogadza, żeby miał wszystko. Kałdun pełny, a on dziab, tak? No Brajonek to jest Leoncio. Teraz go nazywam Leoncio. Leoncio jest ostatnio w kiepskim nastroju i byle co go wyprowadza z równowagi. Od razu jep i muszę odejść. On mnie krótko trzyma. Kurde, żeby kot mną manipulował, to jest skandal. I to kastrat jeszcze, może dlatego mu daruję te zachowanie. Może mam jakieś poczucie winy. Ale tak mówiąc na poważnie, musimy sami kochać, więc no, kochać zwierzę, no to też jest niegłupie wyjście, bo człowiek może nas zranić, a zwierzę może tylko uciec, dać nogę albo umrzeć, tak? Ale też może odejść ta nasza miłość umiejscowiona w zwierzęciu. Więc jest rozwiązanie. Proszę sobie wyobrazić, że istnieje twórca galaktyk, świata, no coś, co nazywamy Bogiem, istota, którą nazywamy Bogiem. Pewna struktura psychiczna, nie wiem, czy to tak nawet można powiedzieć, która stworzyła wszystko. Kreator, twórca, wielki stwórca. Ja stworzyłem z niczego książki, nagrania, a Bóg stworzył, czy z niczego, nie wiem, cały wszechświat. Więc tenże wielki twórca, można sobie zamknąć oczy, odprężyć się i sobie pomyśleć, jaki on jest cudowny. Jakie on stworzył cudowności, wszechświaty, czarne dziury, dziury budżetowe, kwazary, galaktyki, no cudawianki tam są. Panie, kurwa, co tam w tym kosmosie jest? Kurwa, ile to planetów tam jest, a po co to, panie? Kurwa, Ziemia jedna by wystarczyła. Widocznie Pan Dobry Bóg stworzył sobie inne wszechświaty, inne planety, może tam jakieś żyją inne kosmiczne Janusze w klapkach i w najeczkach, najeczki i klapki Kubota. Więc można pokochać Boga. No ktoś powie, nie wierzy, ale to nie chodzi o to, że czy ty wierzysz, czy nie wierzysz. Chodzi o pewne założenie. Chodzi o to, żeby zrobić założenie, że istnieje Stwórca tego wszystkiego, bo skąd wiesz, że nie istnieje? Może istnieje, no skąd się to wzięło samo? No z wybuchu. A skąd się wziął wybuch? No a z jakichś cząsteczek. A skąd cząsteczki? A z jakichś kwarków wirtualnych. A skąd się te kwarki wirtualne wzięły? Kwarki, jakieś tam wirtualne podstawy tych kwarków, skąd? No i tu już nie wiedzą, co powiedzieć. Dlatego warto wierzyć w Boga, ale nie to, co podają nam religie, bo te wierzenia są tak skonstruowane, żeby człowiek zawsze cierpiał, żeby był dłużny tym kapłanom, tak, żeby nienawidził innych, żeby się bał innych, żeby miał poczucie winy. No zawsze jest coś, żebyś tym kapłanom dawał kasę, tak? Dlatego warto sobie wierzyć w Boga kosmicznego, bo to jest jedyna możliwość. Bóg kosmiczny, Bóg wszechświatowy, prawdziwy Bóg. Jedyny prawdziwy Bóg, który stworzył cały kosmos, a nie te opowieści o tych bogach tej planety, tak, często pustynnych bożkach, które tam mordowały. W Biblii są opisy takie, że aż się człowiek czerwony robi, jak czyta o tych mordach, które zlecał Jehowa Bóg. Czy Bóg Wszechświata mógłby zlecać takie rzeczy? No moim zdaniem nie. Twórca Wszechświata takie rzeczy na pustyni, tak, wykastrujcie ich, na pletki im obetnijcie, wyrżnijcie dzieci tak do zera. No to jest jakiś miejscowy Bóg na tej planecie, jakaś potężna istota, ale to nie jest, nie ma moim zdaniem, mam prawo do własnego zdania, bogowie w religiach jakichkolwiek nie mają nic wspólnego z prawdziwym Stwórcą Wszechświata. Ale takie jest moje zdanie, ja się mogę oczywiście mylić. Może ta istota, która kazała mordować innych, jest właśnie Stwórcą Wszechświata, nie daj Panie Dobry Boże. Więc wierzymy w wielkiego Twórcę, o którym no, nie możemy dużo powiedzieć. Wiemy, że jest potężny, wiemy, że jest Twórcą, Tyle wiemy. Wiemy, że jest piękny, bo wszechświat jest piękny w swojej brutalności, w swojej pustce. Jest piękny, jest twórczy, jest potężny, czyli już mamy kilka takich przymiotów, czyli przymiotników. Możemy mu dodać jeszcze kilka przymiotników, że jest dobry, że to wszystko ma sens, którego może na razie nie rozumiemy. I właśnie tego Boga możesz kochać. Gdy poczujesz miłość w sercu, przecież nikt ci tego Boga nie zabierze, bo to jest konstrukcja psychiczna, którą de facto sam stworzyłeś i pokochałeś. Ale skutkiem tego sprytnego zabiegu jest to, że czujesz sobie miłość. Zwierzę odejdzie, kobieta odejdzie, chłop odejdzie, rodzice odejdą. Mało tego, człowiek może pokochać, może inaczej. Człowiek może zabezpieczyć się przed kochaniem czegokolwiek żywego, żeby mu spierdoliło na drzewo i nie zraniło go w ten sposób brakiem miłości, a człowiek może mieć wypadek, straci rękę, nogę, tfu, tfu, tfu i wtedy też przestaje kochać, tak? Jest rozwalony, rozbity. Ale jak masz Boga, wierzysz, to nikt ci tego nie zabierze, bo to jest w twoich myślach, to jest w twoim umyśle. I codziennie sobie wyobrażasz tę cudowną istotę, jaka jest potężna, jaka jest piękna i miłość. Kochasz go nade wszystko, jakie to jest piękne. I zaczynasz kochać. A jak kochasz i jesteś wdzięczny i podwyższasz samoocenę, to masz bardzo fajne uczucia w sobie. A pasożyt przychodzi i on ci oferuje narkotyki, alkohol, bo to też daje fajne uczucia, po których jest żyganko, sranko i tak dalej i kac. Na początku mały, potem coraz większy, aż kończysz gdzieś na dworcu czy w Monarze. A tutaj nie ma żadnego kaca. Codziennie kochając tego Boga, tę istotę, ta miłość się zwiększa. Pomyśl o tym, jakie to jest mądre. Kurwa, jakie to jest mądre. Jakie to jest wspaniałe. Nikt nic ci lepszego nie wymyśli. Żadna religia, trendy, nagrania, książki. Daruj sobie to. Jest coś lepszego. Wiemy coś o Twórcy Wszechświata i go po prostu pokochaj. Nie musisz o tym mówić. Zamykasz oczy albo nawet z otwartymi oczyma. I w sercu, jak poczujesz ten pierwszy raz tę miłość, to po prostu kochasz go. Go, ją. Przecież Bóg nie ma płci prawdopodobnie. Płeć jest po to, żebyśmy się tutaj ciurlali, tak? Panowie pokrywają panie. O, teraz jest tak nowocześnie, że panie pokrywają panów. A więc podsumujmy. Żeby obronić się przed napaścią na nasze ciało i częściowo też zrujnowaniem psychiki, to co było w poprzedniej audycji, trenujemy, tak, nie dajemy się, nie dopuszczamy do bujek po to, żeby ktoś nas nie kopał po dupie całe życie. Ta audycja nazywa się Jak przestać się bać uderzyć napastnika? Moja psychiczna przemiana od ucieczki do walki do końca. To jest o tym audycja. A to, co Państwu teraz mówię, to jest dalsza część życia, gdzie pięści używa się bardzo rzadko albo już nie użyjecie nigdy, natomiast używa się umysłu. I jesteście atakowani psychicznie, żeby coś od was wydobyć. Więc żeby ktoś od was nie wydobywał waszych zasobów, musicie mieć własne poczucie przyjemności, bo oni kuszą was przyjemnością, pasożyty ludzkie, psychopaci, socjopaci, przestępcy, pożyczkami, kredytami, a to kup, a może to kup. I właśnie jak siebie kochasz, kochasz Boga, jesteś wdzięczny, masz nawyk wdzięczności, to odczuwasz sobie radość. Czyli ktoś ci przychodzi, daje ci ochłapę radości, przychodzi dziewczyna, mówi, ja cię pokocham, ale musisz, jak mnie kochasz, musisz to zapisać. A ty mówisz, to ja dziękuję za to. Ja to mam za darmo. I jak będziesz miał w sobie miłość, to znajdziesz kogoś, kto będzie chciał z tego czerpać. A to jest niewyczerpane, bo codziennie kochać możesz Boga, którego sam stworzyłeś w swoim umyśle, który moim zdaniem istnieje naprawdę, jest poza naszym umysłem i jest też w nas. I masz miłość, masz cudowne uczucia, za darmo. Nie trzeba do tego nic z zewnątrz, żadnych suplementów, żadnych książek, żadnych medytacji. Kochasz. To jest najważniejsza, największa medytacja. Kochasz. Więc już nie musisz żebrać o miłość. Nie musisz, jak jesteś dziewczyną, chodzić po chłopakach, dawać dupy, żeby cię ktoś pokochał. Nie musisz, jak jesteś chłopem, chodzić się, podlizywać do dziewczyn, wozić się, kupować kwiatki, czy jumać je z cmentarza, żeby zaoszczędzić na monecie, na walucie, żeby miały się podlizywać, żeby cię po dupie kopały, jak traktowały jak piąte koło wozu. Nie musisz, bo już to masz. A jak będziesz to miał, to nagle zobaczysz, że ludzie też będą chcieli coś uszczknąć. A miłość możesz dać. Wdzięczność możesz dać, bo to jest nieskończona ilość. Jak rozwiniesz sobie nawyk wdzięczności, miłości i kochania siebie, to jest rezerwuar nieskończony, bo ta miłość jest, się wylewa z siebie. Nie można ci tego zabrać, żeby nic nie zostało, bo ta miłość cały czas jest. I zobacz, i to jest właśnie sens życia człowieka, a nie chodzenie, szukanie, że dziewczyna ci da, czy chłopak ci coś da, czy że zwierzę się uprzesz, żeby zwierzę mieć, bo zwierzę ci nie powie, że jesteś chujem z zachowania, więc niektórzy psychopaci i wariaci mają psy, które kochają. Bo ten pies im nie powie, słuchaj, źle robisz, no jesteś gnojem. Pies tego nie powie, bo pies lubi, czy jesteś zły, czy niedobry, jak dasz jeść, pogłaszczesz, jesteś dobry dla psa. A to, że innym krzywdę robisz, nie ma znaczenia. Więc czy ta miłość do zwierząt, czy do ludzi, czy się te szarpanie, łażenie, szukanie tej miłości, żebractwo, miłosne żebractwo i dziadostwo. Musisz to sam mieć. Nie dziadu, nie chodź, nie proś o tę miłość, tylko sam ją w sobie wytwórz i wtedy to ty będziesz rozdającym karty, bo nie będziesz potrzebowski. Jak jesteś potrzebowski, dziewczyna czy chłopak, zobaczycie, że potrzebujecie miłości, to będzie za wam dawał cenę. Coraz wyżej będzie sprawdzał, ile jesteście w stanie za to dać, że on jest przy was, czy ona jest przy was. A ty masz swoją miłość, ty już nie musisz, nie potrzebujesz. Jest fajnie, jak ktoś jest, ale jak ci stawia ultimatum, to spierdalaj i z Panem Dobrym Bogiem. Także ja mam taką dla was myśl. Jak ktoś jest dla was niedobry, pracujcie, samoocena, miłość i wdzięczność. Spierdalaj z Panem Dobrym Bogiem, serducha z miłością, trzeba tak powiedzieć i tyle. Także szanowni państwo, to jest tyle, kończę, bo już jestem naprawdę zmęczony po kilku godzinach snu. O kurwa, kto to dzwoni? O super, pan z serwisu dzwonił, to już będę miał parę rzeczy załatwionych. Także szanowni państwo, samoocena, miłość, wdzięczność, 3 filary życia, które powinieneś zbudować sam, bo niestety no, pasożyt żaden ci nie zbuduje, bo pasożyt na tobie żyruje, tak? Tak więc, szanowni państwo, miłego dnia życzę, miłej pracy nad sobą, z Panem Dobrym Bogiem, chłop w dom, Bóg w dom. I pamiętajcie, żeby w sercu mieć miłość Bożą, a jak ktoś się zaczyna, to z miłością. Spierdalaj z Panem Bogiem, trzeba mu powiedzieć. I z Panem Dobrym Bogiem, ukochani moi radiosłuchacze, miłego dnia, trzymajcie się i cześć. I dziękuję za komentarze przyszłe, które będą i z góry przepraszam, że rzadko będę odpisywał. Pozdrawiam serdecznie.